Stein am Rhein to niewielkie, zaledwie 3000 miasteczko leżące na północy Szwajcarii w pobliżu granicy z Niemcami. Brama dolna prowadzi do starej, zabytkowej części miasta. Główna ulica. Stein am Rhein jest doskonale zachowane średniowieczne centrum z dawnym układem ulic. Ratusz z 1539 roku z zegarową wieżyczką. Plac ratuszowy z fontanną z XVI wieku. Fasady wielu średniowiecznych budynków są pokryte pięknymi freskami. Malowidła pochodzą z różnych okresów, a najstarsze są datowane na 1520 rok. W 1945 roku miasto zostało omyłkowo zbombardowane przez siły powietrzne aliantów. Uszkodzeniu uległo wówczas wiele obiektów. Niektórym budynkom nadano nazwy pochodzące od znajdujących się na nich malowideł. To kamienica zwana Białym Orłem z 1520 roku. Zabudowa miejska rozłożyła się na obu brzegach Renu, które zostały bardzo ładnie zagospodarowane. Klasztor Benedyktynów i opactwo świętego Jerzego założone w 1007 roku przez cesarza Henryka II. Nad miasteczkiem wznosi się zamek Hohenklingen wybudowany w 1225 roku.
Przez położony na wysokim klifie średniowieczny zamek barowny Laufen prowadzi droga do pomostów widokowych, z których można oglądać wodospady Renu. Pod nami kolejna platforma widokowa. Słupy skalne w dolnej części wodospadu. Wodospady mają 150 metrów szerokości i 23 metry wysokości. To chyba najbardziej widowiskowy punkt widokowy, do którego można dostać się tylko statkiem. Wodospady Renu to pod względem przepływu wody największe wodospady w Europie. W okresie lata przepływa tu do 600 metrów sześciennych wody na sekundę. Bez końca można podziwiać imponujący spektakl oferowany przez naturę. Do podnóża wodospadów można podpłynąć statkiem wycieczkowym, by obejrzeć je z innej perspektywy. Tu można bezpośrednio odczuć potęgę wodnego żywiołu. Niespodzianka po powrocie na parking. Przyjechały stare samochody. Zwiedzanie Zurychu rozpoczynamy od siedziby Szwajcarskiego Muzeum Narodowego. Mieści się ono w budynku wzniesionym w 1898 roku w formie francuskiego pałacu miejskiego. Dziedziniec wewnętrzny jest często wykorzystywany na koncerty plenerowe i organizację innych wydarzeń artystycznych. Muzeum znajduje się niedaleko dworca głównego w Zurychu. Przed dworcem fontanna przedstawiająca Alfreda Eschera, polityka i pioniera kolejnictwa. Ulica eleganckich sklepów Hauptbahnhofstrasse, biegnąca od dworca kolejowego do brzegu jeziora Zurychskiego. Fontanna Nimfy Cnót na placu Pestalozziego. Idziemy na spacer po starej części miasta. Wieża kościoła świętego Piotra z jednym z największych zegarów w Europie o średnicy 8 metrów i 70 centymetrów. Fontanna Herkules. W Zurychu jest ponad 1100 fontan. Woda w nich nadaje się do picia. Najstarsza część miasta – Lindenhof. Tutaj na wzgórzu już w IV wieku Rzymianie założyli posterunek celny.
Ze wzgórza można obejrzeć panoramę Starego Miasta leżącego nad rzeką Limmat. Zurich jest największym miastem w Szwajcarii i liczy około 440 tysięcy mieszkańców. A to zurychska starówka widziana z poziomu rzeki Limmat. Charakterystyczne wieże kościoła Grossmünster. Grossmünster, jeden z najstarszych kościołów w Zurychu z 1250 roku. Zurychskie fontanny są pięknymi obiektami, a niekiedy wręcz dziełami sztuki. Zurych leży na zachodnim brzegu jeziora Zurychskiego, którego powierzchnia ma 90 km kwadratowych. Do wielu miejscowości położonych nad jeziorem można dopłynąć statkiem. Z jeziorem sąsiaduje ośnieżony łańcuch górski. Znad jeziora wróciliśmy na zurychską starówkę. Rzeka Limmat i czteroprzęsłowy most Münster z XIX wieku. Pomnik Ulricha Zwingli przed kościołem na wodzie. Kościół Frau Münster z XIII wieku z witrażami Marka Chagalla. Portal kościoła Grossmünster. Ozdobne drzwi z brązu wykonane w 1932 roku. Witraże zostały wykonane przez Augusto Giacomediego. W tym kościele w latach 20. XVI wieku Ulrich Zwingli i Heinrich Bullinger wzywali do odnowy chrześcijaństwa, dając początek reformacji. Malowniczą trasą jedziemy z Zurychu do Grindelwald. Grindelwald to górska wioska w Alpach Berneńskich. Leży na wysokości 1034 metry i liczy około 4000 mieszkańców. Z Grindelwald pojedziemy pociągiem do stacji Kleine Scheidegg, by stamtąd wyruszyć koleją na przełęcz Jungfraujoch. Pociąg musi pokonać 1000 metrów różnicy poziomów, by dotrzeć do stacji przesiadkowej Kleine Scheidegg. Na całej kilkunastokilometrowej trasie towarzyszą nam imponujące skaliste szczyty pokryte śniegiem.
Przełęcz Kleine Scheidegg znajduje się na wysokości 2061 metrów. Widać stąd okoliczne szczyty Alp Berneńskich, w tym Jungfrau, Mönch i Eiger o wysokości 3970 metrów. Ten ostatni dzięki swej północnej ścianie jest znany z ekstremalnego alpinizmu. Tutaj przesiadamy się do czerwonych wagoników wąskotorowej kolejki zębatej, by dotrzeć do górnej stacji na przełęczy Jungfraujoch, znajdującej się na wysokości 3454 metry. Jest to najwyżej położona linia kolejowa w Europie. Budynek obserwatorium Sphinx na wysokości 3571 metrów. Na górze jest mgła, więc z platformy widokowej na przełęczy Jungfraujoch niestety nic nie widać. Pozostaje nam obejrzeć pałac lodowy. W pałacu wychodzimy na platformę widokową Plateau, ale tutaj też nic nie widać, a na dodatek bardzo mocno wieje wiatr. Z górnej stacji na Jungfraujoch wyruszamy w drogę powrotną. Krótki spacer po Grindelwald i piękne widoki okolicznych gór. Grindelwald jedziemy do Chamonix we Francji. Naszym pierwszym celem jest wjazd na wyłaniającą się z chmur iglicę. Szczyt wznosi się na wysokość 3842 metry. Wjedziemy tam koleją linową uruchomioną w 1955 roku. Cała droga zajmie około 20 minut. Wjazd na iglicę składa się z dwóch etapów. Pierwszy z wysokości 1035 metrów, na której leży Chamonix, do stacji pośredniej na wysokości 2309 metrów.
drugi odcinek kolejki z wysokości 2309 metrów na wysokość 3788 metrów wagonik pokonuje bez podpór. Przy bezchmurnym niebie widoki z iglicy są oszałamiające. Nam pogoda nie do końca dopisała. Mamy jednak to szczęście, że jedna warstwa chmur jest pod nami na wysokości ponad 2000 metrów, a druga wysoko nad nami. Alpiniści na szlaku. Z iglicy widać wierzchołek najwyższej góry w Europie, Mont Blanc, o wysokości 4808 metrów. Na taras ponad górną stacją kolejki linowej można wjechać 40-metrową windą wewnątrz góry. Dokładnie pod iglicą biegnie tunel łączący Francję z Włochami, wybudowany w 1965 roku. Jego długość wynosi 11 600 metrów. Okazuje się, że ptaki bez trudu dolatują na taką wysokość. Przez wykuty w lodowcu tunel można wyjść na grań, skąd alpiniści wyruszają na Mont Blanc. Zjeżdżamy już z iglicy na powrót do Chamonix. Miasto jest malowniczo położone wśród górskiej kotlinie otoczonej szczytami Alp. Liczba stałych mieszkańców wynosi około 9 tysięcy osób. Z Chamonix przepływa niewielka rzeka Arve. Położenie miasta wśród gór sprawia, że nawet w samym środku lata promienie słoneczne docierają tu przez zaledwie 5 do 7 godzin dziennie.
pomnik Jacques'a Balmata z lewej strony zdobywcy Mont Blanc. Schodzący z gór lodowiec zdaje się spływać wprost do miasta. Miasto jest popularnym i najstarszym ośrodkiem sportów zimowych we Francji. W 1924 roku w Chamonix odbyły się pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie. Kościół pod wezwaniem świętego Michała z 1709 roku. Ołtarz w stylu Empire z 1738 roku. Chamonix odwiedza corocznie około 5 milionów turystów. Jeszcze rzut oka na lodowiec nad miastem i udajemy się w dalszą drogę. Jedziemy teraz do Le Georges du Fio, czyli wąwozów rzeki Fio. Niedaleko miasta Annecy rzeka Fier wyrzeźbiła wąwóz, który jest jednym z najwspanialszych przykładów erozji dokonującej się pod wpływem bieżącej wody. Po pomostach przymocowanych do pionowej skały można zapuścić się w głąb wąwozu, by oglądać płynącą w dole rzekę i wyrzeźbione przez nią formy skalne. Wąwozy rzeki Fier są uważane za jeden z cudów natury w Alpach. Mosty biegną 25 metrów nad poziomem rzeki i mają ponad 250 metrów długości. Zostały zamontowane już w 1869 roku. Za wąwozem jest miejsce zwane Morzem Skał. To labirynt spękanych skał, przez który przeciska się rzeka Fier.
Wracamy tą samą drogą. Cała przechadzka trwa około pół godziny. Z wąwozu przenosimy się do leżącego 10 km dalej miasta Annecy. Wypływamy stąd na rejs po jeziorze, nazwanym także Annecy. Jezioro ma 14 km długości i 27 km kwadratowych powierzchni. Widok na okazały zamek w Annecy z XIII wieku. Był wówczas rezydencją hrabiego Genewy. W latach 60. XX wieku wprowadzono ścisłe ograniczenia dotyczące ochrony środowiska i dzięki temu jezioro jest znane jako jedno z najczystszych w Europie. Mimo alpejskiego położenia, jezioro rzadko pokrywa się pełną powłoką lodową. Ostatni raz miało to miejsce w 1981 roku. Nad jeziorem jest wiele małych, malowniczo położonych miejscowości. Nad jeziorem górują wierzchołki Alp Sabałckich. Jezioro Annecy znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejscowość Talua, o której pierwsze wzmianki pochodzą z IX wieku. Zamek de Rufi z XI wieku. Po opłynięciu niemal całego jeziora wracamy do Annecy. Symbol miasta Palais de l'Île, czyli pałac na wyspie, najczęściej służył jako więzienie.
miasto leży nad najkrótszą we Francji rzeką Tiw, która ma 3,5 km długości. Kanały rzeki Tiw i przerzucone przez nie liczne mostki sprawiły, że Annecy jest nazywane alpejską Wenecją. Od 1960 roku w mieście jest organizowany Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych. Wejście do zamku. Obecnie znajduje się tu muzeum. W Annecy kończymy nasz krótki wypad do Francji i wracamy do Szwajcarii. Zwiedzanie Genewy rozpoczynamy na bulwarze Mont Blanc pod mauzoleum księcia Brunszwiku. Zapisał on miastu swój majątek w zamian za upamiętniający go monument. Mauzoleum znajduje się w pobliżu jeziora genewskiego. Most Mont Blanc o długości 252 metrów u ujścia Rodanu do jeziora genewskiego. Pomnik symbolizujący integrację Genewy z Konfederacją Szwajcarską. Zegar kwiatowy w ogrodzie angielskim ma 5 metrów średnicy, a na jego tarczy znajduje się około 6,5 tysiąca roślin. Pogoda niestety od rana nam nie dopisuje. Jest duże zachmurzenie i pada deszcz. Przylegająca do katedry świętego Piotra kaplica Machabeuszy zbudowana w XV wieku. Dzwonnica i iglica na dachu katedry. Budowę katedry rozpoczęto w 1160 roku i zakończono 100 lat później. Klasycystyczny portyk kolumnowy dobudowano w XVIII wieku. Sierpnia 1535 roku, po kazaniu Wilhelma Farela, który ogłosił zasady reformacji protestanckiej, tłum ogołocił katedrę z ołtarzy, posągów i ozdób, przekształcając ją w kościół kalwiński. Jan Kalwin był kaznodzieją w tym kościele przez 23 lata. Dawny arsenał. W arkadowych podcieniach trzy mozaiki, przyjęcie hugenotów wypędzonych z Francji, hrabia Genewy i targ miejski oraz przybycie Juliusza Cezara do Genewy. Jest tu też pięć armat przypominających o dawnej funkcji budynku. Obecnie jest tu archiwum państwowe. Ratusz w Genewie, zabytkowa budowla, która już ponad 5 wieków jest ośrodkiem władzy miasta i kantonu Genewy. Tu została podpisana m.in. konwencja genewska, która była podstawą powołania Czerwonego Krzyża.
bastionów. Znajduje się tu monumentalny pomnik reformacji 100-metrowej długości. W centralnej części stoją od lewej Wilhelm Farel, Jan Calvin, Theodor Beza i John Knox. Gmach Opery Genewskiej otwarty w 1876 roku. Fontanna Escalar. Fontanna na Jeziorze Genewskim wyrzuca 500 litrów wody na sekundę na wysokość 140 metrów. Woda opuszcza 10-centymetrową dyszę fontanny z prędkością 200 km na godzinę. W drodze do Montreux zatrzymujemy się w winnicach położonych nad Jeziorem Genewskim. Winnice leżą w rejonie Lavaux i ciągną się prawie 30 km. Winorośl była tu uprawiana już w czasach rzymskich, ale obecne tarasy powstawały od XI wieku, gdy kontrolę nad tym obszarem objęły klasztory benedyktynów i cystersów. W 2007 roku winnice tarasowe w Lavaux zostały wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Montreux to znany kurort leżący na wschodnim krańcu Jeziora Genewskiego w centrum tzw. Riwiery Szwajcarskiej. Liczy ponad 26 tysięcy mieszkańców. Łagodny mikroklimat sprawił, że chętnie spędzali tu zimę arystokraci, artyści i pisarze z chłodniejszych regionów Europy. Wielu z nich osiedlało się na dłużej, a niektórzy upamiętnili ten pobyt w swoich dziełach. Liczne możliwości wycieczek w góry lub po jeziorze sprawiają, że do Montreux przybywa wielu turystów. Promenada nad jeziorem jest uważana za najbardziej elegancką w Szwajcarii. Montreux jest miejscem, gdzie są organizowane konferencje, kongresy i zjazdy o wymiarze międzynarodowym. Od 1967 roku odbywa się w mieście znany Międzynarodowy Festiwal Jazzowy.
Jedziemy teraz do zamku Chillon, leżącego nad jeziorem genewskim niedaleko Montreux. Zamek Chillon to średniowieczny zamek obronny. Został wzniesiony na skalistym cyplu wrzynającym się w jezioro i stanowił strategiczny punkt umożliwiający kontrolę wąskiego przesmyku między Alpami a Jeziorem Genewskim. Biegł tędy ważny szlak handlowy łączący północ z południem Europy. Obecny kształt zamku jest efektem wielu wieków ciągłej rozbudowy i przebudowy. Wejście prowadzi na pierwszy dziedziniec, wokół którego wznoszą się zabudowania koszarowe. Podziemia służyły w XIII wieku jako magazyny, a w XIV wieku zostały zamienione na więzienie. Więźniów przykuwano łańcuchami do filarów. 4 lata więziono tu François Bonivarda, przeora klasztoru świętego Wiktora z Genewy. Był przykuty do 5. filara od wejścia. Wokół 2. dziedzińca były magazyny i siedziba kasztelana. W 1816 roku zamek odwiedził angielski poeta George Byron. Trzeci dziedziniec był otoczony przez apartamenty książęce i dworskie. Widokiem na okolicę kończymy pobyt w zamku i przenosimy się do Gruyère. Gruyère to niewielkie, średniowieczne miasteczko położone na szczycie 80-metrowego wzgórza. Jest znane głównie z produkcji sera. Historia wytwarzania sera Gruyère sięga 1115 roku. Odwiedzamy jedną z serowarni w miasteczku. Gruyère to półtwardy, dojrzewający ser szwajcarski produkowany z niepasteryzowanego mleka krowiego. Jest nietypowy, gdyż nie posiada dziurek charakterystycznych dla serów szwajcarskich. Są 3 odmiany sera Gruyère. Słodka dojrzewająca 3 miesiące, półsłodka dojrzewająca 6 miesięcy i słona dojrzewająca 9 miesięcy. Do zrobienia jednego kręgu sera o wadze 35 kg potrzeba nie mniej niż 400 litrów mleka. Prawdziwy Gruyère pochodzi tylko z tej okolicy i jest produktem chronionym znakiem AOP. Jeszcze rzut oka na alpejskie szczyty nad Gruyère i jedziemy do Berna. Herbem i maskotką Berna jest niedźwiedź, dlatego od XIX wieku na wybiegu nad rzeką Ar trzymane są niedźwiedzie. W 1191 roku książę Bertold V, zgodnie z legendą, zabił tu na polowaniu niedźwiedzia i założył w tym miejscu miasto. Miasto leży w zakolu rzeki Ar.
Przez most nad rzeką Ar idziemy na berneńską starówkę, nad którą góruje wieża katedry. Wzdłuż ulic Starego Miasta ciągną się arkady z mnóstwem sklepów. Całe Stare Miasto jest wpisane na listę dziedzictwa kultury UNESCO. Fontanna Mojżesz na Placu Katedralnym. Wieża katedry ma 100,5 metra wysokości i jest najwyższą wieżą kościelną w Szwajcarii. Portal katedry z 234 figurami z piaskowca przedstawiającymi scenę sądu ostatecznego. Budowę świątyni rozpoczęto w 1421 roku, a ukończono w 1575. Natomiast budowę wieży dokończono dopiero po trzech stuleciach w 1893 roku. Katedra jest trzynawowa, ma 84 metry długości, 34 metry szerokości i prawie 21 metrów wysokości. Wykonane z drewna dębowego renesansowe stalle. Światło wpada przez ogromne 12-metrowej wysokości gotyckie okna z witrażami. Najstarszy witraż powstał w 1441 roku. Organy pochodzą z 1725 roku. Fontanna Samson z 1527 roku. Jedną z atrakcji turystycznych stanowi dom Alberta Einsteina. Fontanna Zeringer z 1535 roku przedstawia niedźwiedzia w hełmie. Przy Kramgasse wznosi się wieża zegarowa z 1530 roku, która niegdyś była częścią bramy miejskiej. Takich 16-wiecznych fontan z figurami jest w Bernie 11. Wieża Keffig, dawna brama miejska, ma 49 metrów wysokości. Formalnie rzecz biorąc, Szwajcaria nie ma stolicy, ale od 1848 roku Berno jest siedzibą parlamentu i rządu, można więc przyjąć, że jest faktyczną stolicą kraju. To właśnie siedziba rządu i parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej. Parlament składa się z dwóch izb: Rada Narodu, która jest izbą niższą i liczy 200 członków,
oraz Rada Kantonów, która jest izbą wyższą i liczy 46 kanclerzy. Jeszcze rzut oka na berneńską Starówkę i ruszamy do Lucerny. Zwiedzanie miasta zaczynamy od pomnika szwajcarskich gwardzistów, zwanego też Lwem Lucerny. Przedstawia on konającego lwa i jest poświęcony gwardzistom, którzy zginęli w obronie Ludwika XVI podczas ataku rewolucjonistów francuskich na pałac Tuileries w 1792 roku. Lucerna leży na zachodnim brzegu jeziora Czterech Kantonów po obu stronach rzeki Reuss. Symbol miasta – kryty most drewniany Kapelbrücke, zbudowany w 1333 roku. Ma 204 metry długości i biegnie ukośnie przez rzekę. Wynikło to z konieczności dostosowania konstrukcji do bagnistego podłoża. Wśród krokwi mostu znajduje się 112 trójkątnych malowideł z XVII wieku. Sławią one historię Lucerny i odwagę jej mieszkańców w walce o niepodległość Szwajcarii. Znaczna część mostu spłonęła w pożarze w 1993 roku. Został szybko odrestaurowany. Celowo pozostawiony fragment nadpalonej konstrukcji. Liczne restauracje na bulwarze ratuszowym ze stolikami ustawionymi wzdłuż rzeki Reuss. Ratusz ukończony w 1606 roku po 4 latach budowy. Ośmioboczna wieża wodna, która wraz z mostem należała do dawnego systemu obronnego. Obecnie jest tu archiwum. Dwie spiczaste wieże to kościół świętego Leodegara z 1639 roku. Barokowy kościół jezuicki pod wezwaniem świętego Franciszka Xawerego, konsekrowany w 1677 roku. W kościele są przechowywane oryginalne szaty brata Klausa, ascety i pustelnika z XV wieku, który jest patronem Szwajcarii. Drewniany most młyński z 1408 roku, zadaszony podobnie jak Kapelbrücke. Freski na murach starych mieszczańskich kamienic.
gotycka fontanna Weinmarkt z końca XV wieku. Fresk na kamienicy na Placu Młyńskim, Wesele w Kanie Galilejskiej. Wieża ratuszowa z zegarem. Fresk przedstawiający drzewo genealogiczne. Wracamy nad rzekę Reuss, by na pożegnanie ze Szwajcarią raz jeszcze spojrzeć na kościół jezuitów, Kapelbrücke i wieżę wodną. W drodze powrotnej do Polski zatrzymujemy się w Vaduz, stolicy księstwa Liechtenstein. Ratusz. Rzeźba z brązu Tre Cavalli, czyli trzy konie. Wysokie krzesło autorstwa Roberta Idermaura. Rzeźba zatytułowana Duży koń. Rzeźba Fernando Botero, leżąca kobieta. Rzeźba Henry'ego Moore'a, postać w schronieniu. Na wzgórzu nad miastem wznosi się gotycki zamek z XII wieku, który jest rezydencją książąt Liechtenstein. Siedziba parlamentu. Siedziba rządu Liechtensteinu. Katedra Świętego Floryna, konsekrowana w 1873 roku. Rzeźba Narodziny i Śmierć Jezusa, autorstwa Hansa von Matta. I tu kończy się relacja z naszej wycieczki.